Przede wszystkim pierwsze, co się rzuca w oczy, to pełen profesjonalizm. Począwszy od pani rejestratorki, od pani pomocy stomatologicznej, po naszą panią doktor. Zabawki, owszem, bo jeżeli jest jakiś problem i opóźnienie, mają się gdzie pobawić i mają gdzie spędzić czas, ale przede wszystkim ludzie, którzy tu pracują. A lubisz tu przychodzić? Tak. A jak czekamy na panią doktor? To możemy się pobawić i w tym czasie szybciej leci czas. Jeżeli trafimy na takie osoby jak tu, życzliwe, podstawa życzliwe, które mają podejście i doświadczenie z wielu lat, to też to wygląda inaczej. Podejście do córki, ja wiem, że jak wracamy do domu, mała przeżywa to, że byłam, siedziałam na fotelu, ząbek zrobiony, kolorowa plomba. Kolorowa plomba to jest w tej chwili rewelacja po prostu, tak? Indywidualne podejście do pacjenta. Nikt tutaj nie jest anonimowy, tylko no jak się dzwoni, że Marta, no to ma swoją panią dentystkę, do której zawsze chodzi i jest jakby ciągłość tego zarówno leczenia, jak w ogóle takiego podejścia, takiej miłej, rodzinnej atmosfery. Jeżeli patrzę z perspektywy kobiety, to dla mnie ważny jest parking, że przyjeżdżam do miasta i mam gdzie zaparkować. Jeżeli patrzę z perspektywy mamy, to wiem, że bardzo ważne jest to, żeby w pierwszej kolejności poczuł się komfortowo, w drugiej kolejności był to komfort w gabinecie. A na sam koniec bardzo fajnie jest, że są niespodzianki, że jest wesoło i zawsze wychodzi się z uśmiechniętą miną, nieważne co się robi.